Z nami Oskar Lehmann, obrońca naszej drużyny. Witaj serdecznie. Witam wszystkich. Nieudany początek serii do 4 wygranych. Jak skomentujesz to dzisiejsze spotkanie? No, niestety ten mecz nam nie wyszedł, no ale taki jest playoff, że gra się do 4 zwycięstw. I mamy jutro następny mecz, musimy sobie to wszystko przemyśleć, uspokoić się, zero emocji i jutro podchodzimy i gramy dalej. Pierwsze tercje zaczęliśmy cofnięci, szukając swoich szans w kontratakach. Czy taki plan był na to spotkanie, czy jednak ta Unia zaskoczyła was czymś? Trochę nas zaskoczyła tym, że poszła naprawdę mocno na nas forecheckingiem. Mieliśmy małe problemy z wyjściem z tercji. Musimy to na jutro poprawić i zdecydowanie lepiej wychodzić z tercji. No to był ważny aspekt. Przez to nie mogliśmy dostać się do ofensywnej tercji i tak wyglądał ten mecz. Trzeba przyznać, że na trybunach gorąca atmosfera. Czy jako drużynie przyjezdnej gra się przy takiej atmosferze gorzej, lepiej, czy staracie się to ignorować po prostu? Każdy zawodnik stara się to ignorować. Przeszkadza nam tu na pewno hałas, przez który nie słychać tutaj żadnych wskazówek od roli naszych partnerów czy trenerów, no ale jakoś sobie radzimy z tym. Do kolejnego spotkania mniej niż 24 godziny. Jak jako drużyna gości postaracie się spożytkować ten czas? No myślę, teraz wracamy szybko do hotelu i wyłączamy się, idziemy się przespać, regenerujemy się i jutro na rozjeździe myślę, że przepracujemy to, w czym mieliśmy dzisiaj problem i idziemy nastawieni na kolejny mecz. Dzięki wielkie. Dziękuję.